Koło naukowe pojazdów i robotów mobilnych to strategiczne koło na Politechnice Wrocławskiej. Naszym celem jest rozwój motoryzacji i elektromobilności. Naszym głównym projektem jest LEM, czyli lekki elektryczny motocykl, który uczestniczy w międzynarodowych zawodach. Aby zbudować taki motocykl, zaczynamy od fazy projektowania, potem fazy wykonawczej, gdzie na przykład spawamy ramę lub budujemy baterię. Na swoim koncie mamy zbudowanych 6 motocykli, gdzie zawsze stawały na podium na zawodach SmartMoto Challenge. W tamtym roku udało nam się zdyskwalifikować zawodników i wygraliśmy całe zawody. Dzięki licznym szkoleniom prowadzonym przez firmę Solidexpert byliśmy w stanie nauczyć się pełnie wykorzystywać cały potencjał, jaki drzemie w środowisku Solidworks. Koło naukowe pojazdów i robotów mobilnych jest kołem zrzeszającym studentów z całej Politechniki Wrocławskiej i umożliwiającym im pracę przy ciekawych projektach, takich jak pojazd autonomiczny Jurek, pierwszy polski samochód przystosowany do driftu oraz lekki elektryczny motocykl. Dzięki modułowi Solidworks Electrical byliśmy w stanie zaprojektować całą elektrykę motocykla. W tym roku postawiliśmy sobie nowy cel. Zorganizowaliśmy zawody elektrycznych motocykli pod nazwą Wrocław SmartMoto Challenge. Koło naukowe pojazdów i robotów mobilnych to jedne z wielu kół, które korzysta z programu Solidworks Student Sponsorship. W ramach programu otrzymują oni dostęp do pełnej gamy rozwiązań Solidworks, służących m.in. do projektowania, symulacji czy wizualizacji. Dzięki temu mogą realizować oni swoje projekty w sposób profesjonalny, a także zdobywać doświadczenie, które w przyszłości umożliwi im wejście na rynek pracy.